programie Kolumna Zygmunta, zespół Riverside. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz Duda, Michał Łapa są z nami. Łapaj. Powiedziałem Łapa? Tak, ale to taki, taka ksywka z podwórka z dawnych lat, więc to takie wspomnienie. Dokładnie tak, nawet mi się miło zrobiłem. Nie, tak, miałem łapę. Przybij piątaka. Tak jest, dawaj łapę. Mariusz Duda, Michał Łapa i zespół Riverside. Panowie, cudownie, że wpadliście, Duda. Bo zaraz chyba w podróż ruszacie znów. Jeszcze 2,5 tygodnia, więc jeszcze mamy chwilę. To jeszcze troszkę. A propos koncertów, to pamiętam, bo zawsze próbuję sobie łączyć przy okazji naszych gości jakieś moje wspomnienia, jakieś więzi emocjonalne, które mnie z danym artystą łączą. I pamiętam, że ja kiedyś nie byłem fanem Riverside i mój przyjaciel serdeczny zabrał mnie na wasz koncert. To był 2011 rok, Electric Nights, i odleciałem. I chyba nie jestem odosobnionym przypadkiem, że są osoby, które poznają... Chyba. Tak, to było w Lublinie, to była chyba jedyna edycja tego festiwalu. Ale wracając, chyba nie jestem odosobnionym przypadkiem i są ludzie, którzy pokochali was dopiero po zobaczeniu was na żywo. No jest tak trochę w naszej społeczności fanklubowej zwłaszcza, kiedy ktoś słucha z płyt, nie do końca jest przekonany, a potem idzie na koncert, staje się członkiem fanklubu. Jest jakiś taki schemat, to prawda. Piękna społeczność wokół Riverside jest skupiona. A w ogóle pretekstem, drodzy państwo, naszego dzisiejszego spotkania jest premiera nowego albumu formacji Riverside, Identity, tak nazywa się płyta. Wasza społeczność to jest niesamowite zjawisko, więc zapytam przewrotnie. Czy waszym zdaniem jest coś na tej płycie, co może się niektórym fanom nie spodobać? Jest kilka momentów, które... Słuchamy. Tak. Łapa, dawaj. Łapa. Nie, jest kilka momentów, które niektórzy uważają nawet za kontrowersyjne, tak jak na przykład utwór Friend or Foe albo Big Tech Brother. Tak, czy więc... porównania do kombi są obraźliwe? Panie Mariuszu, ależ pan zmarszczył brew. To kombi to jest takie dziwne, bo my jak robiliśmy utwór Friend or Foe, to myśleliśmy, że będzie nam świat mówił o OMD, o AHA. Zupełnie zapomnieliśmy o istnieniu zespołu kombi. Więc się tam... Nie inspirowaliśmy się zespołem kombi, ale rzeczywiście... No, Sławomir Mirłosowski używał brzmień klawiszy, których ty też używasz, no, więc nic dziwnego, że jest kombi. No, z korzenia niech będą. Kombi to stare, to jest bardzo dobra muzyka, więc nie ma się czego wstydzić. Gorzej, gdybyśmy byli porównywani do kombi. Przez dwa i. Przez dwa i. No tak. To wtedy to byłoby gorzej. Panowie, żeby nie było, mamy szacunek do tego zespołu też. Tak. Kombi i tak, bo jest jeszcze przez kombi przez dwa i. Dobrze, że Norbi jest tylko jeden. Norbi. A to prawda, że ten utwór, o którym wspomnieliście panowie, narodził się z wygłupów w studiu? To była taka piosenka, którą miałem na gitarze, ale rzeczywiście mam to jeszcze na telefonie, tylko właśnie nie tym. Chciałem zawsze kiedy o tym rozmawiamy, myślę sobie, zaraz wam puszczę filmik, ale go nie mam, bo jest gdzie indziej. Trochę było tak, że sobie żartowaliśmy, to prawda. Ale potem się okazało, że... Znaczy ja muszę przyznać, że często sobie żartujemy tak na próbach, kiedy próby się raczej kończą. Wszyscy czy my głównie żartujemy? Może tak, my jesteśmy takimi żartownisiami. Tak. Taką muzykę gramy. Trzeba odreagować. I w tym radosnym klimacie przyznaliście również, że płyta Identity to radosna i kolorowa płyta, jak na Riverside. Trzeba zaznaczyć tę perspektywę, więc zapytam o kolory, które w palecie ma grupa Riverside. Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, tam były. Ale różu tam niebieski, nie ma. Jest taki blue sky, to jest kontrowersyjny tak, bardzo. No, czy umówmy się, ta płyta może nie jest optymistyczna. Ona jest taka trochę jak... Powiedzmy sobie tak, rock progresywny kojarzy się ze skostniałością, ze starością, z jakąś dinozaurotością i tak dalej. A my stwierdziliśmy, że wpuścimy trochę świeżego powietrza w tę naszą muzykę. Więc ta płyta jest taka, ona jest taka rzeźka, ona jest otwarta, ona jest pełna przestrzeni. Sami jesteśmy zaskoczeni, dlaczego tak się stało, aczkolwiek ja chyba wiem, bo po prostu mieliśmy dobry czas podczas powstawania tego albumu. Dobrze się bawiliśmy i mieliśmy nastawienie, że po prostu robimy album, ale nie mamy ciśnienia, że to musi być najlepszy album na świecie. Po prostu bawmy się tym, co się dzieje. A byliśmy świeżo jeszcze po trasie koncertowej, a na trasie koncertowej było dużo takiej żywej energii, jakby tej kontaktu z fanami, którzy dali nam tę właśnie energię i którą przerzuciliśmy na płytę. Mi się wydaje, że to... Riverside przepracował smutek i wraca z nową nadzieją i świeżością. Zgadzacie się z tą opinią? Tak, tak. I czy sformułowanie piosenka jest w kontekście waszej twórczości obraźliwe? Nigdy. Nie. My gramy piosenki, od zawsze graliśmy piosenki, tylko niektóre mają 3 minuty, a niektóre 15. Tym bardziej, że ty lubujesz się w melodiach, Mariusz. Ja się lubuję w melodiach. Zresztą, mówmy się, jak sobie tak pomyślę, na przykład, gdybym miał być, tak się wyzłośliwić na temat Riverside, to bym powiedział, to jest jakiś prog pop. Pop prog. A potem sobie myślę, wcale to nie jest żadna złośliwość, to jest dla mnie komplement. Kontrowersyjne rzeczy gadasz, Mariusz, wiesz? No może tak, ale wiesz, naszym celem generalnie jest próbowanie tworzenia ambitnej muzyki, ale w takiej formie, żeby była przystępna.
Nie dla wszystkich może, zupełnie, ale żeby nie była taka totalnie dla wtajemniczonych. Naszym celem zawsze było być gdzieś po środku z tą naszą muzyką, żeby grać ambitnie, ale też w taki sposób, żeby dotrzeć do, może nie powiem szerszego grona, ale do tych, którzy lubią melodię na przykład. A czy na waszych prywatnych playlistach są jakieś piosenki, których byśmy się po was nie spodziewali? Jest miejsce na pop, na hip-hop, czy w waszej wrażliwości nie ma miejsca na takie dźwięki? Nie no, ja bardzo że muzyki pop słucham dużo, ale tak. Może nie tylko. Zaskoczysz nas czymś, Mariuszu? Znaczy inaczej, ja się wychowałem w latach 80. Ja się wychowałem na liście przebojów programu trzeciego, więc takie zespoły jak, nie wiem, Tears for Fears, Depeche Mode, to są zespoły, których słucham na co dzień. Może nie na co dzień, ale wychowałem się na takiej muzyce, prawda? Lata 80., te, skażony, utwór został skażony przez lata 80. Niektórzy nasi fani rocka progresywnego powiedzieli, że jeden z naszych utworów właśnie taki jest, a przecież to nie jest nic złego, to jest dekada pięknej muzyki. Ja bardzo sobie ją cenię. Ale na przykład powiem szczerze, że nie wiem, czy to może być kontrowersyjne, ale płyta tak o Hemingwaya Yarmark, uważam, że w połowie jest doskonałym albumem. I jest na twojej playliście. Miałem przez moment. Panie prawda. Michale, dorzuci pan coś współczesnego do tej listy? Ostatnio jak sobie przerzucałem rzeczy, zauważyłem na przykład Juno Reactor u mnie, co jest niemalże techno w którymś momencie muzyką, ale to jest dobre. Progresywny techno, grzech. Tak. Czasami pojawia się u mnie na liście Blood Incantation, który jest death metalowym zespołem, a słucham także klasyki i troszkę jazzu, tam gdzieś się przewinie, ale już w mniejszym stopniu. A dotykając jeszcze przestrzeni pozamuzycznej, bo wasi fani są znani z aktywności sportowych, a nawet sportowych wyzwań, a jak z tym u was? No my też bardzo aktywni jesteśmy. Na próbach poruszamy się, skaczemy, dźwigamy ciężary. Wyglądacie świetnie. To jest robimy mnóstwo kroków. Po każdej próbie mamy 15 kroków przechodzonych. No, chociaż dzisiaj siedzieliśmy bardziej. Nie, oczywiście... Czasem podejdziemy do siebie, więc to Michał są tam robi kroki na przykład. On robi kroki. I rozmawialiśmy wczoraj, że mówi, że tak jakoś sobie ten czas organizuje w domu, że zawsze jak jest w domu, robi 15 tysięcy kroków. Nie wiem, jak to A jaką masz średnią na ubiegły rok? O Boże, nie patrzę na to. Ja patrzę. A można sprawdzić? Tak, bo ja też robię kroki. Gdzie można sprawdzić średnią? Jak masz telefon taki, co zlicza, to zlicza. To sprawdzę sobie. Sprawdź, tą średnią może przy następnym wejściu poruszymy ten temat i się pochwalę, bo tutaj mogę się pochwalić jedną rzeczą. Nie wiem, w jaki sposób to wyszło, że któregoś dnia pomiędzy godziną 17 a 18 zrobiłem 1,5 miliona kroków. Jakby mocno mi to podniosło tą średnią. Pytałem o aktywność sportową. Cofam to pytanie. A jeśli chodzi o strefę kibica, czy kogoś w zespole Riverside zainteresowała informacja o nowym selekcjonerze kadry piłkarskiej? Ja się trochę zgubiłem ostatnio, powiem szczerze. Teraz trochę się obraziłem, więc nie wiem nawet, kim będzie ten selekcjoner. A już wiadomo? Wiadomo. Aha, to kto? Fernando Santos. Serio? Serio. Teraz mamy zagranicznego. Zagranicznego, znów okay. Portugalczyka siwego. No dobrze, no to czekamy, aż będzie Polski znowu. A wygraliście kiedyś w Portugalii? No gramy dosyć, regularnie. Może nie często, ale staram się tak być w Portugalii, kiedy tylko jest trasa europejska. A za chwilę Riverside na koncertach w Ameryce Północnej, później Europa. I panowie, zawsze chciałem was o to zapytać, jak to jest, że Riverside, czy Behemoth, czy rzucając z innego koszyka jazzmeni, oni za granicą mogą, a na przykład jeśli chodzi o polski pop, to nie możemy. Bo to tak nie działa, jak ktoś śpiewa po polsku, a potem chce sobie to przetłumaczyć na angielski i wyruszyć się na podbój świata. Trzeba tam od razu się wkręcić w ten świat. Wielu artystów próbowało w Polsce osiągnąć sukces, a potem się zatrudnili tłumacza, przetłumaczyli teksty i ruszyli w Europę i się okazało, że tam nie zadziałało. Wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś wyboru od razu z miejsca, konsekwencji, koncertowania tam za granicą, ale w taki sposób, żeby tam też grać w klubach dla 5 osób, potem dla 10, potem dla 30, potem dla 100, potem dla 200 i do końca dla 500. Czyli średnia jakieś 10-15 lat, żeby osiągnąć taki wynik. Czyli potrzebna pokora i konsekwencja, a wielu artystów pokory nie ma. A konsekwencja w tym momencie jest już taka dosyć mocno... No. A konsekwencja zwłaszcza jeżeli nie są działa. Na pewnym poziomie i muszą wrócić do niego, żeby znowu budować tą markę, nie? Czyli konsekwencja, która wiąże się pewnie z długim procesem, a nie z szybkim produktem, który wychodzi z każdej taśmy. Dzisiaj to jest trochę tak, jak się przyzwyczajamy, że ktoś na YouTubie może ni stąd, ni zowąd rozbujać swój kanał i bardzo szybko dostawać pieniądze z YouTuba i stać się sławnym influencerem, to się wydaje, że ten, kto chce też pójść w muzykę, to młodość się obroni i też może być szybko. Oczywiście tak z tego, co widzę na przykład w innych dziedzinach muzycznych, znaczy gatunkach muzycznych, to jest to możliwe.
Nie śledzę za bardzo sceny rapowej, ale wiem, że tam jest dużo nastawione na młodość. Natomiast zespół rockowy, żeby zaistnieć, to musi trochę tego czasu poświęcić. Identity. Dostałem informację, że za rzadko pada nazwa tej płyty, a to ważna płyta, którą polecamy Państwu bardzo, bardzo gorąco. Identity. 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 Tak. Identity. 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 Mariusz, nie obraź się, ale jak byłem mniejszy, to obiecałem sobie, że jak Cię spotkam, to zadam Ci to pytanie. I ono jest dla mnie ważne. O Boże. O frotkę chciałem zapytać, która towarzyszyła Ci na ręce podczas wielu koncertów Riverside. Chciałbym poznać historię tej frotki. Ciekawe pytanie. To jest bardzo prosta historia. A mianowicie ja, kiedy grałem z frotką, grałem na gitarze firmy Mayones. I ta firma, w ogóle bardzo, bardzo dobre gitary robią teraz. Natomiast wcześniej pamiętam, że ta gitara była taka pokryta bardzo dużą ilością lakieru. Wyglądała właściwie jak mebel. Była bardzo ciężka i ten lakier sprawiał, że jak grałem na gitarze, to obcierałem sobie tutaj nadgarstek. Po prostu miałem cały czerwony i to nie wyglądało dobrze, więc frotka sprawiła, że czyściłem tę gitarę podczas grania, to po pierwsze, a po drugie nie obcierałem sobie nic, moje ciało, że tak powiem, nie krzyczało z bólu w trakcie koncertu. Ja jeszcze dodam, że to była frotka sportowa, tak więc znowu się pojawia akcent. Akcent. No tak, bo activity. Dla mnie w ogóle frotka u pana Dudy jest tym, czym plaster nanosi u pana Mięciela, nie wiem, czy pamiętacie. To jest po prostu symbol. No to ja się teraz przerzuciłem na tak zwane rękawy, czyli mam powiedzmy takie long sleeve, już nie noszę frotek i one sprawiają, że sobie robię takie zabezpieczenie. Że ręka nie obciera, a ręka przy okazji obciera, jeszcze majonez. I przy okazji czyszczę gitarę zawsze, więc nie muszę potem z szmatką, bo już w trakcie koncertu ją czyszczę. Do zobaczenia na koncertach. Drodzy Państwo, za chwilę za granicą, w Polsce wiosną i latem na festiwalach, jesienią na klubowej trasie, a dzisiaj w studiu Eski Rock po premierze albumu Identity. Zespół Riverside, panowie, wielka przyjemność, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich.